jedzie sobie dalej, a zawodnicy będą wbiegać już sobie. Pilocika wpuśćmy tutaj. O, tam sobie zjechał bardzo kumaty pilot, że tak powiem, okazjonalnie. Ale mamy Mateusza Witkowskiego. On właśnie tutaj finiszuje. Luźno, wesoło, piątki przybija i w wspaniałym czasie 34 minuty 15 sekund treningowo, można powiedzieć, bez wysiłku. Dzisiaj przebiega 10 km. Tak jak powiedziałem, dla niego nie jest to mega wysiłek. Dla niego nie jest to super, super jakaś szybki bieg. 34-14 to myślę, że taki dobry, nieco lepszy trening. A teraz oczywiście oddajemy go w ręce prasy, w ręce telewizji, bo teraz wywiady. Kto będzie drugi? Zaraz zobaczymy. Myślę, że Tomasz Waszczuk ze Szczecina to jest zawodnik, który będzie tutaj, zamelduje się jako drugi dzisiejszej rywalizacji. On po 4 kilometrach był na miejscu drugim ze stratą około 1 minuty do Mateusza. Więc teraz ta strata będzie około, myślę, 2 minut i 36 minut to będzie czas, po którym zamelduje się na linii mety właśnie Tomasz Waszczuk ze Szczecina. Długa kariera, ja pamiętam go z lat jeszcze 90., kiedy jako młody chłopiec próbował ze mną rywalizować. Rywalizowaliśmy w wielu biegach. Dzisiaj oczywiście mam tą przyjemność, że relacjonuję jego rywalizację z Mateuszem Witkowskim. Ten czas jednak bardzo, bardzo nieubłaganie mija, ale na co dzień jeszcze trenuję, jeszcze biegam, chociaż nie na takim poziomie, ze względu choćby nawet na bieg. Trzeba oczywiście brać to mocno pod uwagę, trenując wyczynowo. Patrzymy, ilu zawodników ukończy dzisiejszą rywalizację, ale wiemy już, że 376 nam się odbiło na linii startu i tylu chyba będziemy mieli na linii mety. 373 osoby. Tyle osób wystartowało w dzisiejszym biegu. Mam nadzieję, że wszyscy zameldują się na linii mety, a Marian Bartnik, który właśnie spacerował ze swoją Danutą tutaj pod pachę, pod linią mety, oznaczającą linię mety, zameldują się w zdrowiu i z uśmiechem na ustach już za około 40 minut. Już na prostej finiszowej Tomasz Waszczuk pojawia się w niebieskiej koszuletce, która właśnie charakteryzuje jego ubiór. On wiele lat właśnie w takich strojach biega, ja go pamiętam zawsze jak Tomka. Albo biała koszuleczka, albo niebieska koszulka startowa. Taki kolor chyba uwielbia. I ostatnie 100 metrów rywalizacji. Tomasz Waszczuk ze Szczecina reprezentuje Waszczuk Team. Warzymice, taka miejscowość, którą reprezentuje. Ale ja go zawsze utożsamiam z rejonami Szczecina. I Tomasz Waszczuk z numerkiem 357 na piersi właśnie finiszuje, właśnie zakończył rywalizację na dystansie 10 km, a czas jaki uzyskał to 37 minut 27 sekund. Gratulujemy, Tomek, liczymy na to, że po raz kolejny pojawi się tutaj w Koszalinie i po raz kolejny będziemy mogli oczywiście porozmawiać troszeczkę, powspominać i stare dawne czasy, bo wspominałem o tym, że Tomasz Waszczuk to także zwycięzca biegu Wenedów. Jeszcze wtedy bieg Wenedów rozgrywany był w Parku Książąt Pomorskich. Wtedy Tomek na samym finiszu na stadionie wygrał ze mną. Rywalizowaliśmy wtedy na 10 km. Wtedy Tomek był górą. Więc pamiętam to, 2003 rok. To był chyba pierwszy albo drugi bieg Wenedów. Już teraz na pewno mogę troszeczkę się mylić, ale ta rywalizacja w Parku Książąt Pomorskich po alejkach parkowych była bardzo, bardzo wyrównana. Do samego końca właściwie na stadionie biegając, biegaliśmy razem wspólnie i rywalizowaliśmy na ostatnich metrach na stadionie. Wtedy jeszcze na stadionie Bałtyku była mączka, nie było tartanowej nawierzchni, więc kurzyło się na pewno bardzo, bardzo mocno. I mamy kolejnego, trzeciego zawodnika, który właśnie za chwilę minie linię mety. Jest to chyba reprezentant Białogardu. Z tego co pamiętam, jest to Piotr Ignaczak, ale zaraz się przekonamy, zaraz numer na piersi odczytamy.
Kolarze też tutaj przejeżdżają linię mety za chwilkę, oni jeepów nie mają, im czasu nie zmierzymy, ale my się skupiamy oczywiście na zawodnikach rywalizujących na dystansie 10 km w biegu. Dzisiejszy bieg zakochanych, klasyfikacja par, klasyfikacja właśnie dodatkowa, która będzie nagradzana, najlepsze pary będą nagradzane na mecie dzisiejszego biegu. I mamy z numerem 93 na piersi, jest to Piotr Ignaczak, klub biegacza dziesiątka Białogard. Gratulujemy ukończenia dzisiejszej rywalizacji, a my będziemy oklaskiwać kolejnego z zawodników. Numerek na piersi, zaraz odczytamy, kto to jest, ale to jest zawodnik, który biegł w tej grupie pościgowej. Numer 407 na piersi, jest to Kryspin Garski, świat płytek u Kryspina. I kolejny to jest 54, Cezary Famulski, który tak się troszeczkę czaił, on troszeczkę dalej biegł dopiero na punkcie kontrolnym, na miejscu siódmym, a teraz okazuje się, że zameldował się w czołówce dzisiejszej rywalizacji. I mamy numer 350, kolejny z zawodników rywalizujących w dniu dzisiejszym. Ja go szukam, on gdzieś właściwie dosyć długo się czaił w czołówce dzisiejszej rywalizacji. Nie mam jego wyniku, ale za chwilkę się dowiemy. Zaraz tutaj pewne komputer musi po prostu przetrawić. No i numer 123 na linii mety Rafał Kamieniecki, tu Podustka. Czas jaki uzyskał to 40 minut 20 sekund. To mniej więcej czas dzisiejszego biegu. A do linii mety zbliżają się 263 numerek na piersi, jest to Grzegorz Pluta z klubu biegacza Hermes Gryfino, a tu za nim reprezentant Okonka Sylwester Góra z numerem 73. I mamy piękny finisz zawodnika w białej koszuletce z numerem 284. Jest to, och i nie będzie znaleziony, 284. W wynikach za chwilkę będzie podany 284. Jest to Radosław Rokosz, jednostka wojskowa 1223, czyli znany pułk przeciwlotniczy. 351 to Wojciech Ustianowski, jednostka wojskowa 1223 z Koszalina, a kolejny 292, już sobie szukam w wynikach, Robert Siemiątkowski, Runeswalde Darłowo. Także mamy tutaj zawodników z Darłowa. Darłowie, wiele imprez biegowych w zeszłym roku. Pamiętam chyba 3-4 imprezy biegowe, coraz więcej w regionie biegów, a Darłowo tutaj naprawdę zrobiło spory postęp i muszę powiedzieć, że w Darłowie jest coraz więcej ciekawych imprez na coraz fajniejszym poziomie organizacyjnym. Co nie zdarzało się wcześniej. Ja pamiętam biegi Ryka, biegi inne, które miały wiele do życzenia. Zawodnicy, którzy kończyli, byli często niezadowoleni, ale ostatnie opinie z Darłowa jak najbardziej pozytywne, jak najbardziej fajne imprezy. Wszyscy zachęcają, zachwalają imprezy organizowane. Widocznie złożył się fajny team organizacyjny, który robi to bardzo profesjonalnie i dokłada wszelkich starań do tego, aby zawodnicy byli zadowoleni, bo najważniejsi są przecież zawodnicy, to nie organizatorzy, ale imprezy są właśnie dla zawodników, którzy przyjeżdżają, którzy chcą wystartować w danych imprezach, bo tych imprez przecież w kalendarzu, choćby na maratonach polskich, to mamy kilka tysięcy biegów w naszym kraju i każdy z zawodników może sobie wybrać, gdzie chce startować, a jeżeli się zawiedzie, jeżeli nie będzie spełniony, czyli jego oczekiwania nie zostaną spełnione, wtedy on mówi, ja nie jadę tam więcej, nie przyjeżdżam, nie będę brał udziału, nie będę biegał, bo ta impreza jest no nie dość, że źle zorganizowana, to jeszcze na przykład smutna. I takie imprezy odpadają z kalendarza, liczą na mniejszą frekwencję, właściwie kojarzą się z mniejszą frekwencją, z mniejszym profesjonalizmem organizacyjnym. A tutaj piękna rywalizacja trzech panów, którzy pięknie na ostatnich metrach rywalizowali o zwycięstwo w dzisiejszym biegu. Ja przypomnę tylko, że w biegu dzisiejszym na dystansie 10 km zwyciężył Mateusz Witkowski, KL Iskra Białogard, mieszkaniec Koszalina z czasem 34 minuty 17 sekund. Miejsce drugie Tomasz Waszczuk, Waszczuk Team Warzymice, 37 minut 25 sekund. Piotr Ignaczak, miejsce trzecie, czas 39 minut i 5 sekund. Miejsce czwarte Krzysztof Garski z wynikiem 39 minut 20 sekund.
3 sekundy, a my czekamy na pierwszą panię. Małgorzata Kotara-Pałka właśnie pojawia się na finiszowej prostej. Za chwilę mamy najlepszą panią wśród biegających dzisiaj na dystansie 10 km z numerem 155. Małgorzata Kotara-Pałka z Koszalina zwycięża wśród pań na dzisiejszym biegu na dystansie 10 km. To najlepsza wśród pań. Małgosia wygrała w pierwszej edycji biegu Turu Jawnejskiego, wygrała na dystansie 5 km. Później troszeczkę odpuściła sobie bieg Przekróli, ale dzisiaj znowu okazuje się najlepszą wśród pań na dystansie 10 km. Tak to mniej więcej w skrócie wyglądało. Wśród panów bezapelacyjnie 3 edycje wygrał Mateusz Witkowski, więc tutaj nie ma nawet co opowiadać. Okazał się najlepszym zawodnikiem całego Turu Jawnejskiego. Małgosia Kotara-Pałka zwyciężyła w 2 edycjach wśród pani. Myślę, że będzie w czołówce tutaj także Agnieszka Góra, która na pewno w czołówce dzisiejszej rywalizacji się zamelduje. Ona dzisiaj wspólnie z Sylwkiem Górą walczy tutaj o zwycięstwo wśród par zakochanych, bo przecież dzisiaj mamy klasyfikację dodatkową, klasyfikację par, czyli zakochanych w naszym biegu, bo przecież dzisiaj 14 lutego jest to Dzień Zakochanych. Z okazji tego dnia zorganizowano dzisiejszy bieg, co widać na przykład na numerkach startowych, które zawodnicy mają przyczepione na piersiach. I reprezentant klubu z Bytowa, Wojciech Żółkowski z numerem 399. Wojtek Żółkowski jest m.in. współorganizatorem takiego wydarzenia jak półmaraton lipcowy w Okątku, na który serdecznie zapraszamy. Półmaraton lipcowy jak zawsze w lipcu, w trzeci weekend lipca w Okątku. Serdecznie już zapraszamy na to wydarzenie sportowe, które właściwie za pół roku w miejscowości Okonek z dużymi tradycjami, 29. półmaraton lipcowy, który naprawdę ściąga wielu, wielu sympatyków biegania. Trasa płaska za testem Polskiego Związku Lekki Atletyki. Jeżeli ktoś z biegaczy planuje start na dystansie półmaratonu, to zapraszamy serdecznie już w lipcu na bieg do Okątka, czyli półmaraton lipcowy. A kolejne imprezy biegowe to już za tydzień. Zimowa zadyszka w Miastku. To już za 2 tygodnie na Rynku Staromiejskim w Koszalinie. Serdecznie zapraszamy całe rodziny, bo będzie bieg na dystansie 1963 metry. To jest właściwie dystans, który każdy może pokonać. Zapraszamy tych, którzy profesjonalnie chcą się ścigać. Dystans 10 km za testem Polskiego Związku Lekki Atletyki. To jest impreza, która właśnie bieg, na którym możecie się sprawdzić, jak wygląda rzeczywiście wasza kondycja po przygotowaniach zimowych do sezonu 2016. Rynek Staromiejski 28 lutego. Serdecznie zapraszam, a zapisy na stronie biegikoszalin.pl. Jest to strona poświęcona wszystkim imprezom organizowanym przez koszaliński DKKF i nie tylko. Możemy tam w kalendarzu imprez zobaczyć także imprezy, w których pomiar czasu Herkules firma będzie zabezpieczała. Są to m.in. imprezy w Okątku, Jastrowiu, Miastku, Sławnie, Sianowie. Zapraszam na nie. Tam oczywiście wyniki na żywo, profesjonalnie zmniejszony czas. Dzisiaj już możecie te wyniki zobaczyć na stronie biegikoszalin.pl. Już zawodnicy, którzy zakończyli, prosimy przejść na salę. Swoim chipem możecie sprawdzić swój wynik. Możecie dotknąć do czynnika i przeczytać swój czas, jaki uzyskaliście na dzisiejszym biegu. Możecie go sobie skontrolować, możecie zobaczyć. Możecie udostępnić swoją wizytówkę biegu już teraz na Facebooku. Właściwie na żywo możecie te wyniki sobie odczytywać. Serdecznie zapraszam na Izbę Jawnejską po odbiór m.in. medalu. I oczywiście kawa, herbata dla wszystkich uczestników. A poza tym, dotykając chipem do czytnika, możecie sprawdzić swój wynik. Wyświetli wam się wizytówka każdego z biegaczy. Więc warto skorzystać z tej opcji dzisiaj po raz pierwszy na biegu w Koszalinie. Kochani, a wszystkie wyniki na stronie bigosport.pl. Wyniki, ja serdecznie zapraszam. Jest to oczywiście też na stronie biegikoszalin.pl. Wchodzimy w wyniki, wpisujemy swoje nazwisko i macie wyniki ze wszystkich imprez właściwie mierzonych przez firmę Herkules. Właściwie wszystkie starty wasze zostaną wyświetlone. To m.in. 3
imprezy, które startowaliście w Turze Jarnejskim i możecie oczywiście sobie porównać te starty. W przyszłości ta platforma będzie jeszcze bardziej rozbudowana, to między innymi o ten filmik, który właśnie jest nagrywany z linii mety. Będziecie mogli zobaczyć swoje ostatnie metry finiszowe rywalizacji w dzisiejszym biegu na dystansie 10 km. To wszystko na platformie wynikowej dzisiejszego biegu, na którą serdecznie zapraszam. Oczywiście film wymaga pewnych obróbek, będzie to wszystko piękny finisz widać. Ja, kochani, chciałbym was prosić o to, żebyście przechodzili na lewą stronę, żebyście tutaj na finiszu nie blokowali ze względu na to, że zawodnicy rozpędzeni z górki mają problemy, rywalizując na ostatnich metrach, zatrzymanie się, a każde takie hamowanie jest na pewno niewskazane, jeżeli chodzi o trening i chodzi o wynik dzisiejszego biegu. Kochani, oczywiście wszystkie wyniki już na stronie internetowej, które możecie oglądać, możecie wejść do Izby Jarnejskiej, dotknąć chipem do czytnika i zobaczyć wizytówkę swojego wyniku dzisiaj. Jaki wynik właśnie został osiągnięty? Wasza wizytówka oczywiście dostępna w Izbie Jarnejskiej, tam kawa, herbata, też ciasteczko, odbieramy medale i przechodzimy do Izby Jarnejskiej. Serdecznie zapraszam, a dla wszystkich tych, którzy chcieliby się przebrać, skorzystać z pryszniców, to zapraszamy na Orlika, tam dwie szatnie udostępnione dla wszystkich uczestników, można się wykąpać, przebrać spokojnie i zapraszam już za około pół godzinki na podsumowanie dzisiejszego biegu do Izby Jarnejskiej. Izbie Jarnejskiej dokonamy podsumowania w momencie, kiedy przebiegnie ostatni zawodnik dzisiejszej rywalizacji. Czyli jeżeli pan Marian Martin zameldowuje się tutaj pod niebieską bramą, przechodzimy do Izby Jarnejskiej i rozpoczynamy podsumowanie dzisiejszej rywalizacji. Ja mam nadzieję, że to się odbędzie około godziny 15:20. Myślę, że o tej porze będziemy gotowi już do podsumowania dzisiejszej rywalizacji. Kochani, ja was jeszcze raz namawiam do tego, abyście dzisiaj skorzystali z tej opcji. Wzięli swojego chipa, przeszli do Izby Jarnejskiej, sprawdzili swoją wizytówkę wynikową, bo przecież taka się wyświetli na ekranie i zobaczycie swój czas, jaki uzyskaliście w dzisiejszym biegu. Także zachęcam do tej opcji. Ta opcja jest dzisiaj do skorzystania. Możecie ją cały czas sobie tutaj obserwować i udostępniać na Facebooku swoje wizytówki z biegu. Ponadto na platformie wynikowej macie możliwość wydrukowania certyfikatu ukończenia dzisiejszego biegu. Każdy może wejść na internet, wyświetlić swoją wizytówkę i wydrukować sobie certyfikat biegu, czyli z twoim wynikiem, z imieniem, nazwiskiem i miejscem, jakie zajęliście w klasyfikacji generalnej oraz klasyfikacji wiekowej. Taka możliwość istnieje we wszystkich wynikach, które we wszystkich biegach organizowanych w ramach Jarnejskiego Turu Biegowego. Kochani, serdecznie zapraszam na kawkę, herbatkę, ona już czeka i zapraszam oczywiście woda Jantar. Każdy ma do odbioru przed wejściem do Izby Jarnejskiej pół litra wody Jantar, która jest bliska pH naszego organizmu i która na pewno jako tutaj sponsor naszego biegu, jako partner naszego biegu zafundowała na wszystkich uczestników pół litra wody sportowej właśnie dla uzupełnienia płynów. Jest to woda bliska pH naszego ciała, więc serdecznie zapraszam. Ta woda, która stoi przed wejściem do Izby Jarnejskiej, to jest dla uczestników dzisiejszego biegu. Jeżeli nie macie ochoty wypić tej wody teraz, weźcie sobie do domu i po treningu na przykład jutro będziecie mieli jak znalazł na uzupełnienie braków, jeżeli chodzi o wodę w naszym organizmie, braków oczywiście wypoconych w trakcie wysiłku fizycznego na treningu. I widzimy teraz piękną ławę zawodników kolorowo ubranych. Ja wspominam dawne lata, kiedy jeszcze biegało się w kapkach takich polskich, niebieskich, gdzie wszyscy ubrani byli jednakowo. Właściwie jedne koszulki białe, jakieś tam spodenki i wszyscy w niebieskich albo białych chińskich kramkach biegali na biegach ulicznych. To były czasy, kiedy dzisiaj właściwie są nie do pomyślenia, kiedy biegało się po asfalcie i takie człap-człap, takie odgłosy szły właśnie od gumowych trampek produkcji polskiej, a później już chińskiej. To było takie nazywane Mercedesami, miękkie, bardzo miękkie, na wysokim podeszwie buty sprowadzane z Chin, takie trampki chińskie, białe zazwyczaj i wszyscy w nich biegali. To były lata 80., kiedy było trudno jakikolwiek fajny sprzęt sportowy. W latach 90. dopiero pojawiły się różnego typu ciekawe sprzęty. Także
Kochani, jest to oczywiście postęp zarówno jeżeli chodzi o technikę, ale także właśnie o sprzęt sportowy. Firmy prześcigają się we wspaniałym sprzęcie, umożliwiającym osiąganie coraz lepszych wyników, korzystających z dynamiki odbicia, różnego typu ustawień stopy, korygujące często wady naszych stóp. O tym się bardzo, bardzo dużo mówi. Zawodnicy często korzystają w sklepach z różnego typu diagnozy, badań poświęconych właśnie, jakie mamy pronacje, suplinacje, czy mamy neutralne. Takie to określenia używane są przez biegaczy. Co ciekawe, coraz więcej biegaczy wie, o co w tym wszystkim chodzi. Znają zasady, jak dobierać obuwie, żeby nie zrobić sobie krzywdy, żeby uniknąć niepotrzebnych kontuzji w karierze właśnie biegacza. Bo przecież kto pierwszy raz, kto spróbuje przygody z bieganiem, to właściwie nie może się rozdać na resztę życia z tym właśnie takim uzależnieniem od ruchu na świeżym powietrzu. Bo nie ma nic piękniejszego po ciężko spędzonym dniu w biurze przed komputerem właśnie, żeby wyjść w teren, żeby podziwiać właśnie piękna natury, właśnie żeby zrelaksować się poprzez wysiłek sportowy na świeżym powietrzu. Żadna sala, żadna siłownia tego nie zastąpi, a wysiłek tlenowy właśnie na świeżym powietrzu jest propozycją dla tych wszystkich, którzy właśnie większość życia spędzają za biurkiem, za komputerem i którzy właściwie pracują właśnie głową, czyli myślą w pracy, a nie ruszają się, nie mają właściwie aktywności fizycznej i co najgorsze, przychodzą do domu, często zasiadają w hotelach i przełączają tylko pilotem programy. To jest najgorsze, co może się zdarzyć, ale jeżeli ktoś zaszczepi w sobie taką aktywność fizyczną, takie wyjście trzy razy w tygodniu, po 30 minut, czy nawet 130, to ma te zdrowie o wiele, wiele lepsze. Wygląda zazwyczaj zrelaksowany w pracy, wygląda bardziej wyluzowany, mniej narażony jest na stres. No to jest wiele elementów, które wpływa, które bieg, rekreacja ruchowa gwarantuje wszystkim uczestnikom tej formy ruchu. Myślę, że bieg jest naturalną formą ruchu, najbardziej naturalną dla człowieka, bo przecież człowiek zawsze ganiał za pożywieniem, zawsze walczył o pożywienie, biegał, przemieszczał się i to jest taka forma ruchu, która jest właściwie dla każdego naturalną. Więc myślę, że bieganie będzie się rozwijało, będzie coraz więcej osób startować w różnego typu wydarzeniach sportowych i dzisiaj jesteśmy tego świadkiem. Prawie 400 osób znowu na starcie w Jamie, w Turze Jamnejskim. Ja myślę, że w przyszłym roku w biegu mikołajkowym znowu rozpoczniemy drugą edycję Turu Jamnejskiego i znowu przez całą zimę będziemy się bawić tutaj w Jamie pod Wisłą Jamnejską i pić świetnie przygotowaną herbatę i kawę właśnie przez Radę Osiedla Jamno Łabusz, które mocno zaangażowało się w organizację dzisiejszego wydarzenia. Dzięki Radzie Osiedla Jamno Łabusz możemy fajnie spędzać tutaj aktywnie czas, a pogoda, która nam dzisiaj dopisuje, jest niesamowita, która właśnie dopisuje wszystkim uczestnikom. Przecież temperatura około 5 stopni, temperatura właściwie bez wiaterku, leciutki wiaterek właściwie nie robi wrażenia na biegaczach i świetnie, z uśmiechem na ustach pozdrawiają wszystkich, machają i cieszą się z tego, że właśnie dzisiaj wspólnie spędzają tutaj aktywnie czas w Jamie, a właściwie w Koszalinie, bo przecież Jamno Łabusz to osiedle Koszalina. Niedawno była to zupełnie inna gmina, zupełnie inne z inna miejscowość, a dzisiaj jest to jedno z osiedli koszalińskich, czyli właściwie Koszalin, która sięga do jeziora Jamno. Dzisiaj mieliście okazję, także biegacze mieli okazję zwiedzić troszeczkę Jamna i byli przy stanie Koszałka. Ta marina zostanie rozbudowana, tam będzie potężny, właściwie duży taki port jachtowy z możliwością noclegu nawet dla uczestników jakiejś żagli czy pływania po jeziorze. Będzie możliwość tego, że tam całe właściwie duże jachty z Europy będą pływać, będą zoomować, będą na pewno przynosić to wiele, wielu ciekawych chwil, jeżeli chodzi o uczestników właśnie pływania, uczestników miłośników, żeglowania na Jamie. Jamno, myślę, że niebawem stanie się takim akwenem właśnie europejskim, na którym dzięki rozbudowie tej mariny jachtowej będzie można zoomować, będzie można fajnie się bawić, bo przecież Jamno, wiemy dokładnie o tym, że jest to
taka... Super, taka, się dajesz! Pania, jest! Taka, przy Bałtyku, która... Przepraszam panią, może pani nie zostanie do kary? Kochani, a jeżeli chodzi o Łabusz, oczywiście dzisiaj mieliście okazję dowieść jedno miejsce jeziora, drugie miejsce jeziora. To są dwa takie widełki na mapie, które mieliście okazję zwiedzić. Niebawem przecież będą ścieżki nad jeziorem, będą tutaj trasy, które będą umożliwiać inne kombinacje w treningu. O, jest Mariusz, jest. Miasto, właściwie teraz tak to osiedle Jadno Łabusz. Liczy sobie około 2000 mieszkańców. To jeszcze 5-10 lat temu to około 600-800 mieszkańców, czyli trzykrotnie zwiększyło ilość mieszkańców. Dzięki temu, że jest to Koszalina bardzo blisko, że możemy tutaj rozbudować taka sypialnia Koszalina, jak najbardziej tutaj będzie się rozwijać. Wiemy już, że obwodnica Koszalina i obwodnica Sianowa już się długo powstaje za 3-4 lata i będzie tutaj ekspresówka przechodzić nieopodal Jamna, no i oczywiście tej części nadmorskiej. To sprzyjać będzie turystyce, będzie sprzyjać połączeniu komunikacji i myślę, że coraz więcej osób tutaj będzie mieszkało, a właściwie niedługo to Jamno właściwie będzie połączone zupełnie z Koszalinem i tutaj nie będzie żadnej właściwie już takiej przestrzeni pustej przestrzeni właściwie pól. Także myślę, że tutaj w Jamnie to taka pierwsza namiastka tych imprez biegowych, które pociągną za sobą kolejne tury jadeńskie. Myślę, że tutaj za rok spotkamy się na pewno już z Maćkiem Wielczarkiem. Rozmawialiśmy z prezesem Radio Osiedla Jamno Łabusz o tym, że kolejna edycja to oczywiście pewniak. Tutaj w Jamnie będziemy unikać już właściwie corocznie. Będziemy ten tur realizować w kolejnych latach. W cyklu oczywiście tym, który został zaproponowany w tym roku, czyli pierwszy to będzie bieg mikołajkowy, drugi bieg oczywiście bieg zakochanych. Myślę, brawo, brawo, brawo! Organizowany super, jest tutaj na ziemi jadnejskiej i będzie przebiegała ta trasa także na dystansie 10 km, która już będzie pozostanie na tej wersji, którą teraz państwu zaproponowaliśmy. I patrząc tutaj na trasę biegających zawodników, którzy zdecydowali się na start, widzimy, jak pięknie finiszują, jak walczą o każdą sekundę i myślę, że wszyscy ci, którzy zakończyli rywalizację, przejdą do Izby Jadnejskiej, tam sprawdzą swój czas, odczytają na wynikach, bo wystarczy przyłożyć chipa do czytnika przy ekranie i zobaczycie swoją wizytówkę, zobaczycie swój wynik dzisiejszego biegu. Także chciałbym, żebyście to sobie sprawdzili, żeby później przy wynikach, żeby później przy komunikacie końcowym nie było niedomówień, jeżeli chodzi o wynik dzisiejszego biegu. Kochani, chipy oddajemy w Izbie Jadnejskiej, wrzucamy do pojemniczka po sprawdzeniu wyniku dzisiejszego biegu. Ale teraz uwaga. Widzimy wjeżdżające samochody, ale zawodnicy, jeszcze sporo zawodników na trasie dzisiejszego biegu. Zaraz zobaczymy, ilu zameldowało się już na linii mety, ale tutaj trwają prace oczywiście pomiarowe. Ja tutaj nie chcę przeszkadzać firmie, która zajmuje się pomiarem dzisiejszego biegu, ale patrząc z wyników, z tabeli wynikowej, to właściwie większość osób już mamy na linii mety. Ponad 300 osób zameldowało już się na linii mety, a teraz na trasie pozostało około 70 osób. Jeszcze jest w trakcie rywalizacji na dystansie 10 km. Uwaga, przechodzący zawodnicy, to jest trasa, nie przeszkadzamy tym, którzy jeszcze rywalizują, którzy jeszcze biegają, którzy jeszcze finiszują, a wszystkich tych, którzy zakończyli rywalizację, zapraszamy na kawkę, herbatę do Izby Jadnejskiej. Tam też podsumowanie, wręczenie wyróżnień, upominków dla tych, którzy osiągnęli, oczywiście zajęli czołowe miejsca, także losowanie upominków wśród wszystkich uczestników dzisiejszego biegu. To będzie takie
ciekawostki, to na pewno będzie coś, co tutaj przysporzy wszystkim taki okrasy. Myślę, że wszyscy ci, którzy staną się na podium, będą oklaskiwani, będą fajne, ciekawe zdjęcia. Na pewno mamy specjalne nagrody dla trzech najlepszych panów i trzech najlepszych pań, a także dla wyróżnionych w kategorii pary. Ja mam nadzieję, że te pary pojawią się na podium, najlepsze pary pojawią się na podium dzisiejszego wieku i będziemy ich oklaskiwać i oczywiście podziwiać. I mamy już karetkę, która pojawiła nam się tam na długiej, prostej. To jest chyba karetka, która kończy dzisiejszy bieg na dystansie 10 km. Albo to jest ta karetka, która jechała w środku rywalizujących za największą grupą dzisiejszego biegu. I tutaj widzimy za rękę, pary biegają teraz właśnie na finiszu. Wspólnie razem zakończyli rywalizację na dystansie 10 km. Tak, że się ruszyłem, się patrzeć oczami. Jednego z prowodyrów całego tego turu jadeńskiego, tych wszystkich biegów, które organizowane były w Jawie. Przypominam, że inauguracja całego turu jadeńskiego nastąpiła 6 grudnia na biegu mikołajkowym, następnie 6 stycznia bieg Trzech Króli i teraz mamy 14 lutego trzeci bieg w cyklu, czyli bieg zakonany. Nagrania z poprzednich biegów mamy na Jawno TV. Serdecznie zapraszam na YouTube, na stronę internetową, na kanał YouTube, czyli Jawno TV. Serdecznie zapraszamy. No ja też ciekawością pierwszy raz się dowiedziałem, że teraz taką przyjemność mieliśmy, że nie widzieliśmy tych filmów wcześniej, a szczerze mówiąc też te filmy zaskoczone, ale Jawno TV. Zapraszam na YouTube, na kanał. Będzie można oglądać filmy z poprzednich, też inne z dzisiejszego i nie tylko dzisiejszego biegu, czyli mamy... Dawaj Kasia! Szybciej! Bieg dzisiaj walkowy, zakochany, który będzie oglądać na Jawno TV, czyli na kanale YouTube, na który serdecznie zapraszam. Także będzie wiele ciekawych na pewno relacji, zdjęć. Myślę, że wszyscy ci, którzy nie robią zdjęcia, jeżeli zamieszczą na stronach internetowych, będzie można wtedy udostępnić to na stronie poświęconej właśnie biegowi, na stronie poświęconej organizatorom biegów poświęconych. Ale także właśnie zdjęcie, bo przecież imety też będzie poklatkowane. Wiele zdjęć, wiele ciekawych ujęć, które tutaj właśnie finiszujecie, będzie można uzyskać z tej kamerki, która jest właśnie postawiona na linii mety dzisiejszego biegu. I widzimy zawodników, którzy właśnie dzisiaj teraz dobiegają do linii mety. Jest to około 40 osób, taka duża grupa zawodników, która właśnie za chwilkę zakończy rywalizację. I będziemy czekać na najstarszego uczestnika dzisiejszego biegu. Jest to Marian Bartnik, który jeszcze do mety ma około 1 km. On tutaj zamelduje się pod niebieską bramą już niebawem. Myślę, że będzie na pewno oklaskiwany, będzie na pewno podziwiany przez to zawodnik, który ma 85 wiosen, najstarszy uczestnik wszystkich biegów. I patrząc na wyniki dzisiejszego biegu, przypomnę tylko, że wśród panów zwyciężył po raz trzeci w turze jadeńskiej pan Józefowski z Koszalina, a pan po raz drugi zwyciężyła Małgorzata Kotara-Pałka, która wygrała tutaj wśród